Moje uszanowanie. Cześć, Kuba. Cześć, Robert. Dzisiaj jest dobry czas, żeby popłynąć Adorsza? Bardzo dobry. Ale to tak zastanawiam się, lepiej jak jest słońce, czy lepiej jak jest deszcz? To nie ma znaczenia. To pytanie tylko umiejętności, bo ich nie posiadam. Czy ktoś taki jak ja może? Oczywiście, to jest właśnie dla takich ludzi. No ja już jestem w domu. W takim razie prowadź, ja za tobą. Zobaczymy, jak to się robi. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wypłynęliśmy już mniej więcej 1,5 mili w głąb Morza Bałtyckiego, ale to jest ciągle mało. Jeszcze 4, może i 5 mil. Posuniemy się troszeczkę dalej w głąb, żeby znaleźć ławicę. Powiedz mi, czy taki rejs trwa 4-6 godzin? Ile to mniej więcej jest dla takiej osoby jak ja? Minimum to jest 12 godzin rejs. 12 godzin? Tak. 12-godzinny rejs kosztuje 200 zł od głowy. No i co my oferujemy? Dowóz, przywóz, bezpieczeństwo. Czy gwarancje złapania ryby? No tego nigdy nie wiadomo, ale z reguły 99%, że coś się złapie. To jest oderwany taki kawałek czerwonej plamki od gruntu. To może być według mnie zapis, który pokazuje rybę faktyczną. Podjadę kawałeczek, zobaczę tu górkę i możemy próbować wędkować. Tak? Zróbmy tak. Dobra. Będzie branie. Mam nadzieję. Dobra. I hop, i puszczam. I o to chodziło. I poszedł. Tak jest. I idzie na dno. Idzie na dno. Ja zrobiłem wszystko jak trzeba. Robert mnie nauczył, więc teraz pytanie, czy na dnie czai się jakaś ryba, która z chęcią da się złowić na moją wędkę. Może to potrwać 5 minut, a może 5 godzin. Reszta jest milczeniem. Myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy. Złowić dorsza było wyzwaniem, ale złowić na raz 2 dorsze, to jest dopiero sztuka. Patrzcie, ja tego nie mogę udźwignąć. Jest. Już daję. Zróbcie mi tylko fotkę, bardzo proszę jedną, żeby mnie...